Idzie dobrze, idzie bardzo dobrze. Podoba mi się to. Jest, mamy Minion Master. Oh yeah. Dobrze, to jest taktyka, którą też robię od kilku lat. Myślę, że jest ona dosyć sprawdzona. Tak wymieniam się pomiędzy tymi spajkami. Ogólnie wygląd Spike'a został... Spike'ów w zasadzie został drastycznie zmieniony w Mind Over Mutant i szczerze powiedziawszy bardziej wolę ten wygląd w Of the Titans, jeżeli mam być szczery. Lepiej po prostu wygląda. No i dobra, to wszystko, już nic się nam tutaj nie pojawi. Teraz będziemy musieli tą kłodę zniszczyć, żeby po prostu przejść dalej. Więc okej. A nie! Jednak się jeszcze pojawiają, o proszę, no to kurde, wszystkich tutaj wyrżniemy. Dobra, podejdziemy teraz do tego, do tej bariery. I to jest to, o czym wam właśnie wspominałem. A nie, zrypałem, bo musimy teraz kłodę zniszczyć, zapomniałem o tym. Ups. Ale chciałem wam to zademonstrować, że możemy dzięki temu morzosy zgarnąć. No i dobra, idziemy sobie dalej. Tylko tutaj morzosa zbiorę. Okej, okay. Mamy poziom zaliczony na chyba 100%. 65, 3 na 3, Combo King, oczywiście, że tak. I mamy złotą maskę albo laleczkę Mojo. No i tutaj wszystkie te umiejki, które udało nam się chwilowo zebrać. No, czyli te minionki to są ratnikany. Dobra, to już wiem. Concept art pierwszego epizodu. Możemy sobie... O! Ta laleczka Mojo powoduje, że możemy powtórzyć epizod, więc miejcie to na uwadze. Oraz informacja o Spike'u. Witajcie w ekranie z ciekawostkami, gdzie tutaj pod koniec któregoś z epizodów będzie co jakiś czas się pojawiał taki ekran, gdzie będę tutaj wam mówił o ciekawostkach produkcyjnych, jeżeli chodzi o Crasha of the Titans. I produkcyjne mam na myśli to, że są to ciekawostki, które wyciekły w trakcie produkcji tej gry. No dobra, więc pierwszą ciekawostką jest to, że Crash pierwotnie miał nosić rękawiczki podobne do jego klasycznego wyglądu wraz z całą gamą różnych mutantów. Druga ciekawostka mówi o tym, że Aku Aku miał posiadać miernik piór, aby określić, jak długo może wytrzymać atak wroga. Trzecia ciekawostka jest taka, że reklama tej gry znajduje się w pakiecie Crash Bandicoot Action Pack. Czwarta ciekawostka mówi o tym, że remix głównego motywu muzycznego z Warped miał pojawić się w grze i można to nawet znaleźć w plikach gry. A teraz na tym ekranie również pokażę wasze ciekawostki i czas na ciekawostkę od Michaela Fortescue. Ciekawostka. Embryo to jedyna postać w serii Titans, której wygląd się nie zmienił poza tym, że ma nowy kostium. Zgadzam się z tobą, Michaelu, 100%, dziękuję ci za komentarz, a my z tym ekranem widzimy się bodajże pod koniec czwartego epizodu. Okej, okay. Jak najbardziej tak, zapisujemy. W sumie ta gra ma autosave, więc fajnie. I dobra, tutaj będziemy musieli pokonać 200 tych ratnikanów oraz 50 spajków, więc pozwólcie, że to sobie zrobimy. To sobie zrobię jakby poza anteną, żeby powiedzmy nie przedłużać za bardzo. No i w zasadzie to tyle. Możemy kontynuować historię, więc let's do this. Let's do it, chciałem powiedzieć. Episode 2. A succumbing to age story. Okej. Okay. Kolejny epizod, odcinek drugi i ciekawostka. Nazwa tego odcinka pochodzi od terminu dojrzewanie, który jest
który jest archetypem historii, tak przynajmniej mi Wikipedia mówi. To sobie w razie co zapisałem, ponieważ no jak widzicie, jeżeli chodzi o epizody, to no niestety chcąc nie chcąc, ale no jest mało ciekawostek. Więcej to jest ciekawostek w trakcie produkcji Crash of the Titans niż takich powiedzmy poziomowych. O, i mamy teraz tą umiejkę. Która powoduje, że będziemy mogli Tytana na jednego hita wziąć. Dokładnie tak. To chyba był Gor, tak mi się przynajmniej wydaje. Tak, Gor, dobrze zapamiętałem. To jest w ogóle mój ulubiony Tytan, bardzo go lubię. Ze względu na to, że on może kłami atakować. Oraz to, że on może zamrażać, powiedzmy, wszystkich. Czyli po prostu swoim rykiem powoduje, że chwilowo dana postać bądź przeciwnik no jest unieruchomiona. I to jest bardzo spoko, moim zdaniem. Sami zresztą widzicie. O, i mamy kolejnych, kurde, tutaj gorów. I teraz wymiana. I wymiana na kolejnego. Ale ja tutaj wymiany robię, kurde. Tych tytanów. Tutaj z tego co pamiętam, to Combo King to jest 65, tak więc muszę mieć to pod uwagę. A raczej muszę brać to pod uwagę. Ponieważ będę chciał zrobić to combo za pierwszym razem. Oczywiście może mi się nie udać, biorę to pod uwagę. I za dużo uwaga w jednym zdaniu. Swoją drogą mamy 6 życie, tak więc to jest ładny wynik. No i idziemy sobie dalej. To jest poziom, który też bardzo lubię ze względu na soundtrack, ponieważ to jest soundtrack z title screena. Taka ciekawostka. No i jest to poziom, który bardzo lubiłem grając te 6 lat temu z moim dobrym ziomkiem. I w sumie lubiłem go, jak grałem za drugim razem, zanim zacząłem z moim dobrym kolegą grać. No dobra, no to teraz czas na walkę z kolejnym tytanem, ponieważ tak, tutaj jest debiut kolejnego tytana. Patrzcie jak został porobiony, widzicie? Nawet nie musiałem się jakoś super starać. I oto przed państwem Snipe, kolejny z moich ulubionych tytanów, chociaż Snipe'a tak bardzo nie lubię jak Gora. Bo szczerze Snipe jest dobry, jeżeli chodzi o te poziomy, ogólnie jeżeli chodzi o poziomy, ponieważ są poziomy, gdzie są takie tarcze, dzięki których możemy za pomocą snajpa strzelać, ale jeżeli mam być szczery, to jednak Gor jest lepszy i pozostałe tytany. Bo on to jest taki w sumie do odpowiednich sekcji tylko, on nie jest tak jakby takim, wiecie, tytanem, gdzie możemy cały poziom nim przejść. Przynajmniej ja tak uważam. Mogę się oczywiście mylić, ale takie jest moje zdanie. No i tutaj mamy właśnie tarczę, którą musimy przestrzelić. Tylko teraz pytanie, czym się namierzało? A, R1, dobra. I teraz X-em mogę tutaj namierzać odpowiednie obiekty. No, jak widzicie tutaj dwa spajki oberwały. Tam jeden musi teraz też oberwać. On najlepiej niech będzie unieruchomiony. A i osiądziemy teraz drugiego spajka, czemu by nie. Z tego co wiem, spajka, Jezu, snajpa. Z tego co wiem, to snipe ma dwa kolory. Mianowicie ten purpurowy, który był po drugiej stronie tego wodospadu. Swoją drogą ten wodospad bardzo ładnie wygląda. Oraz właśnie ten niebieski, którym teraz gram. I cholera jasna, życie nie dało to. Szkoda. A, backflip, dobra.
Backflip w sumie nam się przyda, dlatego że musimy teraz się na samą górę dostać. Ja się tam dostanę, spokojnie. Dawaj, dawaj, Crash. A, mówiłem, że się dostanę? Ponieważ mamy tutaj drugi kibelek. Albo spybota. Dla mnie to jest dalej kibel, okej? Ej, no co jak co, ale... Jak już ten... Iść dalej z tym prymitywnym humorem, to po prostu idźmy dalej. I tutaj ten totem nam podpowie, że możemy za pomocą tych krawędzi sobie iść. Ale w ramach tutaj pewności to otworzę tego totema. No, czyli możemy się po prostu złapać tej ścianki i iść dalej. Czyli w sumie to, co mówiłem przed chwilą. Ostatni spybot oraz runda bonusowa. Kurde. I think you can jump up here with some good timing. Whoa, whoa, whoa. Jump up with the X button. Ojej, bardzo przepraszam za to. And press the X button to jump even higher. Przepraszam za to najmocniej. Jezu, słuchawki mi spadły. Ja pierdzielę. Jezu, co ja dzisiaj mam za dzień taki dziwny. No ale dobra. Za pomocą tych ścianek możemy teraz właśnie wciskać X i skakać sobie z lewej ścianki do prawej. A teraz kolejna runda bonusowa. Let's go! Skandaliczny snipe. Okej. To brzmi jak plan. Jakkolwiek to brzmi. Strzelmy w tamtego, żeby on nam nie przeszkadzał. I w miarę szybko... No, w miarę szybko zaliczymy tę minigierkę, tak mi się przynajmniej wydaje. Pyk. Mówiłem, że w miarę szybko się nam uda. To była prosta gierka. A teraz zobaczmy, czy będzie ten. Kurde, ja ciągle się mylę. Nie wiem, jak to nazwać, po prostu to, co powoduje, że wybucha. I widzę, że jest. Ale żadnego życia nie dostałem. Fuck, najgorzej. Swoją drogą, bardzo lubię tą muzykę z rundy bonusowej. Bardzo fajna jest. Dlatego sobie ją jeszcze posłuchamy trochę. Dobra, możemy stąd iść. No. Ale no, przepraszam, jeżeli ja się tak troszeczkę plączę, czy tak troszeczkę mam takie, wiecie, takie zacięcia. Ale po prostu mówię, no chcę, żeby ten let's play był przyjemny w oglądaniu oraz żeby był przede wszystkim ciekawy i bardzo dobry. No, żeby wam po prostu się podobał, o. To chcę bardziej przekazać przez to, co chcę powiedzieć. I teraz ciężkie będzie zadanie, ponieważ tutaj trzeba będzie wykonać combo King bodajże 45, czy tam 65. I trzeba się na tym naprawdę mega skupić, dlatego pozwólcie, że ja się tam dostanę i w ciszy pokonam tych minionów, tych ratników. Swoją drogą, naprawdę teren w tej gierce bardzo ładnie wygląda. Ja wiem, że drugi raz na to zwracam uwagę, ale po prostu jest to świetne. A teraz się zamknę. Najgorzej. Nie udało się, fuck. No dobra, trudno się mówi. Przynajmniej się starałem, okej? Najwyżej zrobię to poza nagrywaniem. ...25 na 25, 3 na 3 ...45. Czyli kurde, miałem rację na początku, bo chyba na początku powiedziałem 45, a potem powiedziałem jakoś 65. Kurde, no szkoda, no niestety nie udało się, ale sobie powtórzymy, znaczy w sensie ja sobie powtórzę ten epizod poza nagrywaniem.
spina, tak upgrade i w sumie to tyle, jeżeli chodzi o umiejętności. Mamy informacje o Gorze, o snajpie, koncept art drugiego epizodu i replay drugiego epizodu. Spoko. Okej. No i te jakby, te właśnie złote lub srebrne mojosy oznaczają, że możemy sobie powtórzyć epizod, a tutaj możemy sobie powtórzyć jakby mojo room, czyli tą rundę bonusową, co miała miejsce. Osiąść trzeba 30 gorów oraz 50 snajpów, więc to sobie mówię, zrobię poza nagrywaniem, bo to jest tak naprawdę przechodzenie drugi raz tego samego poziomu, tylko z tą różnicą, że dłużej trochę by mi to zajęło. A nie chcę jakby za długo siedzieć w tych poziomach, więc czas na epizod trzeci. Let's go! Episode 3 of Zero's Journey. Więc A Zero's Journey oznacza podróże bohatera, coś takiego, przynajmniej tak ciekawostka mówi odnośnie epizodu trzeciego tej nazwy A Zero's Journey, czyli podróży bohatera. W sensie koncepcja, nazwa tego jakby poziomu to jest taka koncepcja podróż bohatera czy coś takiego. Przynajmniej tak Wikipedia mówi, więc no. I tutaj strasznie charakterystyczny element, czyli ścianki, które nas mają zrzucić na sam dół. Dlaczego charakterystyczny? Dlatego, że coś takiego po raz pierwszy pojawiło się w Crashu 1 i później w serii się zaczęło tam co jakiś czas pojawiać. Więc dlatego na ten temat teraz się tutaj wypowiadam. To jest kolejny w zasadzie poziom, który bardzo lubię i mam z nim fajne wspomnienia. O, 7 życie nam się udało zdobyć, nice. Jak grałem tutaj ze znajomym, to w sumie mieliśmy malutki problem w zasadzie trochę z mechaniką tego poziomu, ale udało się nam jakby to ogarnąć. O, i Spike, siema Spike. Dawno cię nie widziałem, Spike'i. Co u ciebie? Z budków żeś dostał. Jestem ciekaw, jaki tutaj jest combo king. Wydaje mi się, że koło tam 20 czy coś takiego, więc myślę, że to jest w miarę do ogarnięcia. Zresztą jak wszystko. Aha, i nie powiedziałem wam odnośnie moich wspomnień z drugim epizodem, który robiliśmy niedawno. Otóż drugi epizod, który robiliśmy ze znajomym, był on dosyć łatwy, dlatego w sumie na ten temat się trochę nie wypowiadałem. A jak się wypowiedziałem i co innego powiedziałem, to sorry za wprowadzenie w błąd. Więc dobra, lecimy sobie dalej do przodu. Wydawało mi się, że tam coś jest, dlatego chciałem tak, wiecie, szybko spaść. Ale zdałem sobie sprawę, że straciłbym życie, więc idziemy dalej. Nie będę tutaj za dużo kombinował, żeby nie było. Okej. Tutaj znowu mamy tą umiejkę, która powoduje, że możemy tytanów brać na hita i w zasadzie wszystko, co się rusza. Więc no. Dawaj, Spike, lecimy z koksem. Oj, mamy pierwszy kibelek. Albo Spybot. Ja na to będę mówił raz tak, raz tak. O, i 8 życie. Nice one. W tej gierce to maksymalnie udało mi się chyba 60 albo 70 żyć zdobyć, tak więc jest to całkiem sporo i mam nadzieję, że w tym let's playu również mi się uda tyle zdobyć. Bo czemu by nie?